Tam, kontynuujemy tego. The Contract online. Mamy misję klub golfowy Franklina, co? Rozstawmy misję fabularną Franklina. Będziesz mieć na to, co teraz robisz w chuj cięć. Tak ci powiem. A co mówisz, że takie chuj. Trudne? Albo nie, że trudne, tylko w chuj będzie cutscenek. Ojej! I będzie wózkiem kurwa golfowym gonił dwa wózki golfowe. Nie, wierzę w to. To ja do 10 na godzinę. To jest naprawdę zrobili z czegoś takiego, zrobili... jak to się mówi? Czemu ja podbite oko? Co jest? O, Albatrosa sobie wezmę, proszę bardzo. O, misja. Ostatek. W końcu koniec będzie. Po 6 godzinach. Ciekawe, czy coś zarobisz. 8 lat, no. Milion. W sumie serio to wygląda jak misja fabularna z GTA 5. W końcu, ty. Dosłownie to wygląda jak misja fabularna z GTA 5. Plus jeden. Tak w ogóle widzowie, bo generalnie podobno GTA The Contract ma być jak gdyby pseudo DLC do podstawki, w sensie no. Jak gdyby nie chcieli robić DLC do podstawki, to zrobili DLC do online, bo online się lepiej sprzedaje i wiadomo. Mamy doktora Dre. To jest ten chłop, co przed chwilą bym mu strzelił. I knew I was gonna hate this. I don't like sports that you can snack when you play. Next time we'll Kasenki. Hey, good to see you, bro. Hey, what's up, Pooh? Man, who the fuck is this? Shit, it's my business associate. Associate. Shit gets good. Come on. Gdzieś to auto to dostałeś? Jakie to? Zostałem jakieś auto? No w garażu jest. Twoim tym. Serio? Nie patrzyłeś? Nie patrzyłem, wiesz co. Kurwa, wydał i nawet na auto nie patrzył. Jak wydałem? Co? Jeszcze auto nie... Auto w cenie jak Paweł w cenie. Paweł zawsze był dobry. Zaraz zobaczymy. Szybkie wspój, wiesz? Tak? Tu mówisz, to jest taki jakby... To jest taki jakby jak ten Enus... Jak on się nazywał? Enus Jubile. Jubile. Czyli to za darmo dostaliśmy? No. To ja widziałem to auto ogólnie na screenach. Całkiem bogato wygląda ogólnie, to zaraz wam pokażę ludzie, jak się tylko to taka scenka skończy. Cudno w porządku. Jak myślisz, że będziesz strzelanina w kasynie? Crap, what did you just say? You heard what I said. How are we supposed to play around with this bullshit? This used to be a club for pros. Hey man, back the fuck up and shut your bitch ass up. No, screw this. I still have friends on the board. My wife's having an affair with the owner. Every single one of you is going to be blackballed before you reach the 9th tee. Is that right? Yeah, that's right. Come on, Eugene. Me and you are going to make some calls and see what's what. What the fuck was that about? Man, the fuck if I know. With everything that's going on in my life right now, this is the last fucking thing I need. She's having an affair with the owner? Czyli jak rozumiem, tutaj mamy walczyć w golfa? Zobaczcie. Będzie coś lepszego. Ale nudnego, chuj. Nie. O! Zaczyna się na razie dobrze. Chyba rozwalił kija, jakbyś się chciał nawalać. My phone wasn't lost, man. It was stolen. And there's material on that fucking phone that I really care about. Unreleased material. You know what I'm saying? And if you know anything about me, you know that I don't put anything out before it's ready. And I'm dead ass serious about that. We got you, homie. Come on, guys. Let's get the fuck out of here. I'm getting agitated. A to ja właśnie. Chłop zgubił telefon od razu na Caperico. You really need to try something for your mood. Prawdopodobnie. It's called golf. Co to jest promotor? Promotor? No. To jest chyba osoba, która tego, która może cię wypromować, jak gdyby. No. Oczywiście ja kieruję, no super. Aha. I co mam robić? Mam jechać za nimi, tak? Musimy ich wjeżdżać. Ja nie mogę. Wiem, że fajna misja. Ale prawie ma na fulla zastraszenie. Ten pierwszy będzie gorszy. Nie wierzę, ale to będzie irytująca misja. To się w dupił w palmę, no.
Ja nie wierzę w to. Kto wymyślił tą misję, mnie to ciekawi po prostu. Serio. Wy? Naprawdę mnie ciekawi, kto wymyślił tą misję. Jaki geniusz padł na pomysł, aby zrobić misję, w której należy tarnować wózkiem golfowym inne wózki golfowe? Mam karabiny, mam broń, mam granaty, a ci każą mi wózkiem golfowym tarnować golfistów. I to wszystko, nie? Wyobraźcie sobie, ja po prostu wyjechałem w niego dwa razy i jakby to już jest koniec, nie? Kurwa. Tu się już więcej nic nie wydarzy prawdopodobnie. Czy wydarzy się coś ciekawego? No, będziesz gościu kijem napierdalał. A, to chociaż jakaś element zabawy może być. Wow. Nie zajeżdżaj mi, drogi auto, kiedy chcę tu wjechać w wózek golfowy, no. I ta muzyka, co to za muzyka taka spokojna strasznie? Ty! Nie wiem, czy wiesz, to są w ogóle życia drużyny. No i czemu nie zaliczyło, że go zastraszam? Ale utopiłem się w niego. Mnie ciekawe po prostu, jak umrzeć tutaj, że są dwa życia drużyny? Nie wiem. Ktoś, kto projektował tę misję, nie miał. Oh. Nie cierpię już tych wózków, nienawidzę. Już nawet chyba wiem, jaki będzie tytuł tego odcinka. Jaki? Bardzo nieładne wózki golfowe, w znaczeniu nieco mocniejsze. Bardzo nieładne wózki golfowe. Nieco mocniej, ale wiesz. No co to robi? No nie da się tym jechać normalnie, no nie da się tym. Tak wiesz, ostrzej, ale... Daję. Bardzo nieładne wózki. Nie no, bo ta, co to jest? No tu się nie da, ja nie mogę. Daj ten tytuł bardzo nieładne wózki golfowe. Ej, byłby śmieszny w sumie taki tytuł. No gdzie ty skręcasz? No jeźdź prosto po ulicy, no ile można? Czemu? Dlaczego ten A się nie da zastraszyć tak łatwo jak ten B? B wjechałem dwa razy i się zastraszył. No co się kółeczka wali, no? No będzie. Teraz się uda, teraz. Jest, nie, jeszcze nie. Jakby... Czego on się boi? Ej, moja myszka się tak ścina, jakbym miała i bota jakiegoś. Na tym ekranie? W sensie... Wyboru misji? Reaguje? Profiluje się jakby. Ale na ekranie wyboru misji? Nie, wszędzie. A, myślałem, że na ekranie... Nie wiem, że mi się blody jebie. Bo na ekranie wyboru myszki to mi też... Wyboru misji też mi się tak logowała. Czekaj. Ja teraz, żeby dobrze zrozumieć, co ja właśnie zrobiłem. Jechałem w chłopa 5 razy po to, aby teraz za nim jechać. Powiedz mi, kto wymyślił taką fabułę? I czemu nagle ten wózek golfowy jedzie tak wolno? Co się zmieniło? Ja nie wiem, w sensie... Na razie nie jestem zwolennikiem tych misji. Na razie mi się nie podoba to. I czemu on się wywalił, przepraszam bardzo? Przecież nic się nie wydarzyło. A chociaż mogę przywalić w niego troszeczkę. Aha, ja nawet nie mogę nic zrobić, po prostu automatycznie moja postać tak zrobiła. Jakby ja nic nie robię, jakby co widzowie. Ja w tym momencie nic nie klikałem. O, teraz mogę sobie zamachnąć się. No i gites. I to jest jakby ta całe zwieńczenie tego przygotowania. Tej misji. Że... To jest koniec. Serio? But what about that other thing? All right, cool. Look, send it over, we'll get right on it. My man. Aha. To.
Nie mogę. Nie, ta misja, wybaczcie ludzie, ale to... To? Nie podoba mi się ta misja. W ogóle. Goniliśmy za Hopem wózka. Jak dla mnie... fajnie, ogólnie. Ta misja mogłaby na przykład być zrobiona w znaczeniu, że faktycznie będziemy się, załóżmy, grać w golfa. I to jak będzie walka, nie? A nie, że będziemy w Hopa wjeżdżać wózkiem golfowym kilka razy. No i później po chwili go pobijemy. No. Nie wiem, nie rozumiem tej misji. Dlaczego nagle Hop w ogóle wysiadł z tego wózka golfowego na molo? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia po prostu. To jest jak dla mnie ta misja to była troszeczkę taka... Jakby nie mieli pomysłu jak nas połączyć z doktorem Dre, to zrobili misję, w której... Czemu mam 50 tysięcy dostałem? Za co dostałem 50 tysięcy, proszę bardzo? Na misję. Nie no, ja za misję dostałem 7. A potem dodatkowo 50. Jak? Serio? Za co? No. A. No nie wiem, po co tak dostałeś, no. A, super, nie mogę być szefem tym, bo mi cofnęli uprawnienia. Super, dobra. Trudno, ale chyba nie potrzebuję być szefem, żeby móc zrobić tę misję. Ale nagle z 5-osobowej sesji jest sesja 28-osobowa. O tym mówię, nie? Super, super, ale dobra. Pokażę wam jeszcze ludzie pod koniec tego, na koniec dzisiaj, to czy teraz. Pokażę wam to auto, o którym było mówione. Tylko tu muszę przejść, tak. No i tak, no Franklin musi się odezwać jeszcze. Także on jeszcze tego nie zrobi, on zrobi to dopiero później. Dobra, pokażę wam autko. Ja już wiem, co ja tu będę grzał w tym aucie. To jest w tym garażu. To jest 20 miejsc. Ogólnie 20 miejsc na auta. Ten garaż wygląda strasznie, strasznie, powiedzmy sobie szczerze. Zajebiście. No taki, powiem ci? Powiem tak, właśnie tak bogato wygląda strasznie. No, nie, mi się podoba w sumie, ładnie jest. Co tu w ogóle mogę zrobić? Ja tu mogę na przykład, nie wiem. A, miejsce po prostu, mogę zmieniać pojazdów. Ty, tu jest motor w ogóle jakiś. Gdzieś? Nie wiem, mam parę aut w garażu, bo to masz... To jest jakby poszczególne, na jakim etapie misji jesteś, wiesz? Serio? Czyli będziemy dostawać, jak gdyby auta po prostu będziemy dostawać za darmo? Ale to nie jest twój, tylko to jest Anklina chyba. Możesz na niego wsiąść w ogóle? Czekaj, zobacz. Nie, faktycznie nie mogę, nie. No to nie. Ale powiem wam, bardzo ładny motor. Chętnie bym sobie kupił taki, jakby się dało. Pewnie albo będziemy mogli go odblokować, tak zakładam. Albo nie, on będzie kiedyś... Co? Może ulicy nie. Nie, to chyba jakiś taki ten, to chyba jakiś taki... Taki chyba z tych, jakiś nowy. Chociaż nie wiem, bo na razie taki jakby nie da się kupić. Nawet na San Andreas nie ma takiego motoru po prostu. Motocykle. Zresztą ogólnie... 10 osób sesji. A, ogólnie w ogóle na razie na tym nie ma w ogóle żadnych motorów z nowej aktualizacji. A to jest nasze nowe autko. Enus Jubile. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta. Też tak myślę na koniec sobie je... Tak myślę na koniec sobie jeszcze je stuningujemy. Nie możesz go stuningować chyba. Jak? Nie? Serio? No chyba tak. To po co mi takie auto? W sensie... Nie no, w sensie... Wiem? Wygląda... Na mapie chyba. Wygląda dziwnie. No nie, chodzi mi o wyglądowo, nie? Wizualnie mi chodzi, żeby je stuningować. No i do tego, bo tu... Nie mogę u siebie jakby. No, do Pen Spray'a spróbuję, ale może faktycznie się go nie da. Może to nie jest jakby moje auto, bo ja go nie mam jakby wśród aut. Aha. Czyli w sumie dostałem auto, które wytrzymuje 3 rakiety i które jest kompletnie useless. Nie mogę go nawet zingować, ale jedno trzeba przyznać, jest całkiem szybkie. I jak wytrzymuje 3 rakiety, to nie jest takie najgorsze. No ale dobra, no jako że nic z tym autem za bardzo nie mogę zrobić. Jest ono ładne, ale nie moje. No to w takim razie na cóż, no, na ten odcinek to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Widzimy się w następnych. No i cześć.